Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym podcaście z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dzisiaj do studia udało mi się zaprosić Panią Małgorzatę Gałąskę Sobotkę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pani dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego. Dokładnie, tak. A otrzymała Pani wyróżnienie Perspektywy Medycyny 2022. Za, no proszę mi powiedzieć, za co? No w, Właśnie za wkład w edukację, w edukację kadr sektora ochrony zdrowia, co upatruję za ogromne wyróżnienie i ogromny zaszczyt, bo to, co jest moją absolutną pasją, to integrowanie ludzi wokół narzędzia, które ma chyba największą moc sprawczą w zmianie rzeczywistości na lepszą, a tym narzędziem jest właśnie edukacja. Wiele, wiele lat temu tak się stało, że wkroczyłam w szeroko rozumiany sektor ochrony zdrowia, zarówno naukowo, zawodowo i ta przygoda, która się toczy już prawie 15 lat, uświadomiła mi, że właśnie poprzez edukację może się dokonać ta upragniona transformacja polskiego systemu ochrony zdrowia w kierunku systemu, który jest nakierowany na potrzebę pacjenta, na poprawę takich bardzo wymiernych elementów systemu ochrony zdrowia, jakim jest jakość życia, efektywność procesu diagnostyki czy leczenia, czy po prostu doświadczenia. Klienta systemu ochrony zdrowia to nie zawsze jest pacjent. Świadomie używam słowa mm -hmm. klient. Nie każdy e, zgadza się z tym, że w ochronie zdrowia można używać pojęcia klient, ale ja to robię absolutnie z premedytacją i w sposób przemyślany. Klienta sektora ochrony zdrowia, który korzysta z różnych usług, które mają mu pomóc zadbać o kapitał, który ma absolutnie największą moc i absolutnie największą wartość, a tym kapitałem jest kapitał zdrowia. I my jako właściciele tego kapitału, tu ten nasz kapitalizm się pięknie materializuje, bo możemy mieć deficyty różnych kapitałów finansowych czy rzeczowych, ale większość z nas miała to szczęście, że dostała sporo kapitału zdrowia i powinniśmy Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, jako najbardziej sprawczy, skutecznie dbać o to, żeby tego kapitału było jak najwięcej. On się wręcz namnażał, bo można o to, o to też zadbać. Ale potrzebujemy do tego pomocy, wsparcia, i tym to wsparcie oferują nam świadczeniodawcy. Usługodawcy, ci, którzy dostarczają usług z obszaru profilaktyki, edukacji zdrowotnej, właśnie medycyny naprawczej, no bo zdarzają nam się infekcje i różne schorzenia i wtedy musimy sięgnąć po wsparcie profesjonalnej kadry medycznej. I żeby to wszystko mogło działać, jak to się mówi, jako zrównoważony ekosystem, żeby ci, którzy potrzebują, otrzymywali to, co oferują im dostawcy usług medycznych, no, potrzeba ogromnego wysiłku. Mhm. No i, I chyba nieustannej edukacji. Prawda? I nieustannej edukacji, właśnie służącej temu, abyśmy wszyscy poczuli, że jesteśmy drużyną grającą do jednej bramki. Mhm. Bo tutaj nie ma konkurencji i nie może być rywalizacji. Nieważne, kto jaką rolę odgrywa na tej scenie sektora ochrony zdrowia, sektora szeroko rozumianego medycznego, to łączyć nas powinien jeden wspólny cel. Móc wytworzyć, ochronić i odtworzyć jak najwięcej kapitału zdrowia. Ale żebyśmy potrafili grać do jednej bramki, no to potrzeba po prostu edukacji, która nas, jak to się mówi, dobrze skołczuje i sprawi, że rzeczywiście nie będziemy myśleli, że różnią nas interesy, tylko że łączą nas interesy. Hmm. Czy to jest taka edukacja nie tylko merytoryczna, ale również właśnie mająca na celu integrację środowiska? I jakieś współdziałanie, bo tego nie uczyliśmy się w szkole. Tego nie uczyliśmy się ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Tam rywalizacja była najważniejsza. Kto jest najlepszy, kto dostał szóstkę, a ta gra zespołowa nie była tak istotna. To tego dopiero się uczymy na studiach ewentualnie, prawda? I teraz chyba powinniśmy bardziej do tego się przyłożyć. To prawda, wydaje mi się, że i ten fenomen. Mm, zapotrzebowania na szeroko rozumianą edukację, taką menadżerską w sektorze ochrony zdrowia, która znacząco wykracza poza tylko i wyłącznie nowoczesne metody i techniki zarządzania, organizacji, gospodarki finansowej, to absolutnie znacząco wykracza poza te takie twarde ramy zarządzania i wkracza w taką przestrzeń, którą ja oceniam jako najbardziej deficytową w tym sektorze. To jest ta edukacja społeczna, to jest ta edukacja w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, w obszarze budowania zespołów, pracy zespołowej w interdyscyplinarnych zespołach, które powinny tworzyć osoby znajdujące się w strukturze organizacji na bardzo wielu, wielu poziomach, ale rola każdej z tych osób może być bezcenna w tym procesie odtwarzania na przykład kapitału zdrowia, zdrowia pacjenta, mm -hmm. który trafia do szpitala czy do placówki medycznej. Ta bezcenna kompetencja komunikacji międzyludzkiej, komunikacji interpersonalnej, komunikacji zorientowanej nie na manifestację mojej roli i mojego znaczenia, tylko na manifestację naszego wspólnego celu. To jest e, tak dzisiaj Krytycznie ważne w tej transformacji, w tej zmianie systemu ochrony zdrowia i tak krytycznie trudne do zabezpieczenia, bo jako ekonomistka, osoba, która od wielu lat naukowo i dydaktycznie zajmuje się uczeniem twardego zarządzania zarządzania strategicznego zarządzania operacyjnego planowania, organizowania kontrolowania przywództwa to wiem doskonale, że dużo łatwiej jest nauczyć innym i pokazać, jak efektywniej zorganizować zespół, czy organizację, czy oddział, czy placówkę, niż jak skutecznie i sprawnie pokierować ludźmi. Aby chcieli uwierzyć w to, że łączą nas te same wartości, łączą nas te same cele, i jak trudno przekonać ich do tego, żeby otworzyli się właśnie na umiejętność pracy zespołowej, bo trud wynika z tego, że im wcześniej nie pokazano odpowiednio często, no mhm. jak w ten sposób należy pracować. I to jest taka spuścizna naszego systemu edukacji, od pewni przedszkola do poprzez szkołę podstawową. Średnią, właśnie nacisku na tego typu kompetencje społeczne było dużo, dużo mniej. Polski system, za co momentami słynie na świecie, jest świetnie zorientowany na wiedzę. Ale już w dużo mniejszym stopniu na analizę, na syntezę tej wiedzy, na krytyczne myślenie, a my tak naprawdę prawie w ogóle zapomnieliśmy o, o tym, że do tego, aby tą wiedzę w sposób umiejętny i wartościowy wykorzystywać, no to potrzebne są jeszcze kompetencje właśnie społeczne, bo paradoksalnie prawie w żadnym zawodzie niczego nie zrobimy sami, nawet y, mm, muzyk. Y, Pianista czy śpiewak operowy, zanim, mimo że on stoi sam na scenie, to zanim nim stoją dziesiątki ludzi, których praca jest bezcenna, żeby on ten aplauz publiczności mógł przyjąć. W związku z tym. No tak, i menadżer jest potrzebny. Tu w medycynie i grafik to nawet. Oczywiście, tu w medycynie właśnie to bardzo szerokie spojrzenie na kompetencje. I bardzo szerokie spojrzenie na zasoby, które są niezbędne do opieki, do budowania tej bezcennej relacji lekarz-pacjent, jest bardzo ważne. I ta rola edukacji, taką misję ja mam w swojej codziennej pracy, aby integrować ludzi wokół ważnych idei, i za tą ważną ideę uważam od wielu lat idea systemu, który jest zorientowany realnie na pacjenta, a to zorientowanie na pacjenta, czyli na zdrowie, no właśnie wymaga zbudowania kompetencji wspólnych wartości, ale i umiejętności wspólnej pracy. I to jest coś, co też jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony, jak się widzi, że to się udaje, że poznaje się nowe osoby, i te osoby otwierają siebie, zmieniają swój sposób myślenia, jakieś nawyki i mówią, tak naprawdę to te właśnie zajęcia dotyczące właśnie tych miękkich stron, tej naszej praktyki medycznej, są naprawdę najbardziej dla mnie odkrywcze. Na przykład taki komentarz po zajęciach, i wiem, że w tej przestrzeni mam jeszcze najwięcej do zrobienia. I to uświadomienie tego, że, że ja mam nad czym pracować, to to już jest ten powód do satysfakcji zawsze i do, do zadowolenia. I myślę, że liczba osób, które korzystają z naszych programów w Centrum Kształcenia podyplomowego, przy różnych inicjatywach, które podejmujemy w sektorze ochrony zdrowia pokazuje, że uzyskaliśmy wiarygodność instytucji i zespołu, który Rzeczywiście potrafi przyciągnąć i skupić uwagę na tych wartościach i tych kompetencjach, które dla przyszłości polskiego systemu ochrony zdrowia, polskiej medycyny są bardzo hmm. ważne. A jakie to są programy, te najważniejsze przynajmniej, gdyby pani wymieniła? W tym roku obchodzimy dziesięciolecie programu MBA w ochronie zdrowia. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która stworzyła program taki w 100% dedykowany od pierwszej do ostatniej godziny menadżerom sektora ochrony zdrowia. Nie były to studia podyplomowe, tylko to był właśnie program MBA. Dlaczego? A to jest MBA? MBA to jest taki rodzaj kształcenia już po dyplomie dla praktyków, dla profesjonalistów, wzorowany na amerykańskich programach Master of Business Administration, który zorientowany jest na kształtowanie profesjonalnych kompetencji menedżerskich, ale osób, które już jakby jadły z tego menadżerskiego mhm. pieca. Czyli są praktykami. Są już praktykami. One już się zderzyły z rolą organizatora, z rolą ewaluatora, z rolą menadżera, gospodarza, i, I mają one już pytań. coś wiedzą. I pewnie mają dużo mają pytań. Mają dużo pytań, z wieloma dylematami przychodzą na zajęcia i zakładają, że my jak trochę świetni mistrzowie kuchni damy im konkretne, szczegółowe recepty. Ile mąki, ile jajek, ile jakiegoś cukru czy innego składnika w zarządzaniu nie ma aż tak. Prostych rozwiązań, tak prostych recept. Cię Aczkolwiek czemu. właśnie poprzez studia MBA, które są zorientowane po pierwsze na strategiczne myślenie, na strategiczne zarządzanie organizacją, na dostrzeganie wyzwań, przed którymi stoją organizacje w kontekście nie tylko tego, co jest wewnątrz tej organizacji, ale tego, co się dzieje wokół tej organizacji, w otoczeniu zarówno bliskim, tym takim najbardziej, powiedziałabym, dostrzegalnym przez każdy tego pracownika szpitala czy placówki poprzez to najdalsze otoczenie ekonomiczne, polityczne, technologiczne. Ochrona zdrowia to jest nie tylko polska polityka zdrowotna, to już jest dzisiaj europejska polityka zdrowotna. Pandemia pokazała, że wiele działań musi być podejmowanych na arenie tej makro, y, takiego globalnego, globalnych polityki w poza w Europą, poza Europę. Poza Europę postęp technologiczny, y, postęp w med medycynie, on się toczy na arenie globalnej, a nie na arenie krajowej czy nawet europejskiej. W związku z tym Przygotowując menedżerów ochrony zdrowia do tego, aby przeprowadzali swoje organizacje przez takie przemyślane, mądre i znowu, powtórzę, zorientowane na ten sam cel, transformację, czyli na, na transformację na organizację, która ma zadbać o tego najważniejszego adresata, jakim jest nie udziałowiec szpitala, niewłaściciel, nie nawet nie pracownicy, tylko pacjent, no to musimy pokazywać im tą rolę w bardzo szerokich kontekstach. W bardzo wielu zjawisk i otwierając oczy na metody i rozwiązania, które są na świecie stosowane, pokazując dobre praktyki, ale jednocześnie uczulając na to, co odróżnia programy MBA od innych studiów podyplomowych na przykład, to przede wszystkim ten najistotniejszy komponent przywództwa. Czyli po pierwsze posiadania wizji zmiany za projektowania tej zmiany i pociągnięcia za tą zmianą innych. No bo postęp dokonuje się tylko wtedy, kiedy wiemy, kapitan wie do jakiego portu płynie i potrafi przekonać załogę, żeby mu się na tym statku nie zbuntowała i sprawiła, że ten port zostanie zdobyty w sposób optymalny. Czyli nie, podróż nie będzie trwała miesiącami czy latami, a koszty tej podróży nie okażą się no, zatapiające całe przedsięwzięcie. W związku z tym tak ważne jest wykształcenie w przedstawicielach sektora ochrony zdrowia różnych szczebli, bo to nie są tylko dyrektorzy, bo przywództwo to nie jest cecha, którą się przypisuje jednej osobie i to fajnie, żeby ten jeden lider był tym przywódcą, tylko żeby... To były osoby, które wytworzą i pomogą budować kulturę przywództwa, leadershipu w całej organizacji. A leadership to jest właśnie to współdziałanie, mówienie jesteśmy drużyną, działamy razem, wyznaczamy cele, podejmujemy wyzwania, współdzielimy ciężar, pot i łzy tego trudu dokonywania tej zmiany, ale łączy nas ten jeden wspólny cel, ta jedna wspólna wizja, że chcemy tworzyć organizacje właśnie efektywne i zorientowane na ten najważniejszy cel, jakim jest zabezpieczenie dobre, skuteczne, bezpieczne zabezpieczanie potrzeb ludności w obszarze właśnie zdrowia. To to jest wyjątkowy sektor. Ja w Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiadam za kształcenie w różnych dziedzinach. My jesteśmy również silnie zorientowani w uczelni Łazarskiego na branżę lotniczą, na branżę energetyczną. Na szeroko rozumiane nauki prawne, szeroko rozumiany sektor prawny, administracji. A i jednym z jednym z sektorów jest branża ochrony zdrowia i powiem to um, tak w sposób zdecydowany. Ona jest, ona jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa. Dlatego, że to jest branża, która zabezpiecza potrzeby wszystkich. Dokładnie wszystkich e, w zasób, który jest dla nas wszystkich jednak mimo wszystko krytyczny. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, w Ukrainie, my sobie uzmysłowiliśmy, że zdrowie, bo po tych dwóch latach pandemii cały czas mówiliśmy zdrowie, zdrowie najważniejsze, a potem sobie uzmysłowiliśmy, że na tej drabinie potrzeb nie przez przypadek Maslow najpierw dał bezpieczeństwo. I my to wiemy, że to bezpieczeństwo jest pewnie tą fundamentalną, szczególnie jak mamy bezpośrednie Poczucie i kontakt z wojną, czego no, moje pokolenie nie miało w związku z tym to no tak, nam się tak spotyka się brak pożywienia przecież. Tak, nam jest... się ta piramida teraz rzeczywiście, że musimy być przede wszystkim bezpieczni, ale zdrowie idzie naprawdę w parze z tym bezpieczeństwem. Zatem naprawdę sektor ochrony zdrowia ma na swoich barkach e, no, spełnienie fundamentalnych potrzeb e, społeczeństwa. W związku z tym tak ogromna jego rola. Zatem też takie poczucie misji w pracy na rzecz tego sektora i w pracy w mhm. tym sektorze, że wiemy, że toczy się tutaj walka o zdolność wszystkich uczestników tej branży. Do zabezpieczenia kapitału, bez którego naprawdę trudno realizować wszelkie inne cele i, i, i plany. Wspomniała Pani o wojnie w Ukrainie, a to już jest właściwie druga rzecz taka bardzo istotna, która nam się wydarzyła, bo świat tak, tak bardzo przyspieszył, że teraz jesteśmy zajęci wojną w Ukrainie, a pandemia jeszcze właściwie nas nie opuściła do końca. Świat tak przyspieszył, komunikacyjnie również, że Ciągła edukacja jest no, konieczna, prawda? To nie, nie da się tego, nie da się jak gdyby nauczyć raz czegoś, bycia lekarzem i już do końca życia być tym lekarzem, bo trzeba ciągle zdobywać nowe zdolności i nabywać nową wiedzę, bo przychodzi też ta wiedza, bo przecież jak leczyło się zęby 20 lat temu, to teraz zupełnie to inaczej wygląda. Absolutnie. Mój syn nawet, który, który teraz chodzi do dentysty, mówi, no kiedyś to leczenie kanałowe to trwało kilka tygodni, bo trzeba było najpierw zatruć zę, potem coś tam z nim zrobić. A teraz to w ciągu jednej wizyty wszystko się załatwia od początku do końca. Tak, to jest niewiarygodne, że na naszych oczach my widzimy tą rewolucję, bo to nie już w wielu obszarach to nie jest ewolucja, to jest rewolucja i my ją widzimy, jesteśmy świadkami. I tych rewolucji. Żyjemy w ciekawych czasach. Bardzo ciekawych czasach, ale to prawda, że właśnie ta, 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 ta charakterystyka tych czasów sprawia, że ten paradygmat, który jeszcze kilka lat temu był trochę taką koncepcją, powiedziałabym, nawet, można by było, niektórzy twierdzili teoretyczną, lifelong learning że uczymy się przez całe życie. No, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Nawet jeżeli my tego nie wiemy, że my jesteśmy w procesie uczenia się przez całe życie, to jak spojrzymy tym trzecim okiem na, na nasz codzienny dzień, to widzimy, że pojawienie się nowej technologii, nie wiem, w sprzęcie domowym, w komunikacji, prawda, w hotelach, wchodzimy do jakiegoś centrum konferencyjnego i okazuje się, że nie ma windy z przyciskami tradycyjnymi i my się musimy nieustannie uczyć po to, żeby funkcjonować po prostu jako człowiek, to wyobraźmy sobie, jaka presja i potrzeba nieustannej edukacji spoczywa na osobach wykonujących zawody w branżach, w których ten postęp jest galopujący. Medycyna ma to do siebie. My jako uczelnia Łazarskiego od ponad pięciu lat kształcimy studentów medycyny. Teraz też również na Wydziale Pielęgniarskim. W tym roku nasi pierwsi studenci będą przystępowali do Państwowego egzaminu lekarskiego. Także towarzyszy nam ogromna trema i, 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 i takie taki naturalne napięcie przed egzaminacyjne całej naszej społeczności. Wierzymy, że nasi studenci zdadzą ten egzamin bardzo dobrze. Ale my im cały czas, gdy ich uczymy, jako osoby, które w przyszłości będą ten zawód wykonywały, to to, na co bardzo stawiamy od samego początku ich edukacji, to to, żeby oni się oswoili z tym, że będą się musieli uczyć przez całe życie. Że wybrali sobie po prostu zawód, który charakteryzuje się ogromną, ogromnym postępem, a żeby wykonywać dobrze ten zawód, to w takim razie trzeba znać, skutki i te, mhm. to, 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 ten, ten efekt tego postępu. Ale to chyba nie tylko przymus, prawda? Bo to też jest To możliwość. jest frajda. To jest wielka frajda i wielka frajda. możliwość. Bo... Ja nie ukrywam, że jak niektóre osoby z rodziny zadają mi pytanie, czy mnie to nie męczy, że ja muszę ciągle coś czytać. I, i ja mówię, że to jest chyba, jak um, używamy słowa szczęście, to to dla mnie osobiście jest dosłownie... Emanacja szczęścia, że życie mi potoczyło się w ten sposób, że postawiło mnie na takiej drodze, na, że kroczenie tą drogą wymaga ode mnie nieustannej edukacji. I to ma, daje takie poczucie nieustannego rozwoju, no tutaj takiego ciągłego się, tutaj odkrywania. To też się bardzo zmieniło, prawda? Bo do niedawna no, trzeba było pójść na uczelnię, trzeba było kupić książkę. Tak. A w tej chwili, właściwie, edukacja jest na wyciągnięcie ręki. Już nie mówię Aby o smartfonach, chcieć. prawda? Aby nie mówię chcieć. o YouTube, gdzie mm -hmm. można naprawdę <głos》>, znaleźć całą masę wiedzy, ale uczelnie się otwierają też na to, żeby nas uczyć zdalnie i żebyśmy mogli zdobywać wiedzę zupełnie bezpłatnie też w wielu, w wielu wypadkach. Tak, to prawda. I to pokazuje, że my musimy rozwijać jeszcze dodatkowe kompetencje, o których do tej pory nie mówiliśmy, czyli umiejętność doboru tych treści, umiejętność weryfikowania tych treści, bo nie, każda, nie każde z tych treści no, to są treściami stricte merytorycznymi, że one oddają rzeczywiście aktualną wiedzę medyczną. My dzisiaj żyjemy w świecie zalewu informacyjnego. I śmieci też tam się I trafiają. I tam jest mnóstwo śmieci i paradoksalnie to, co jest z jednej strony zaletą, czyli ta powszechność dostępu, łatwość dostępu, pewne swoiste niereglementowanie tego dostępu. Um, uczelnie najlepsi wykładowcy nagrywają podcasty, mają swoje speech'e na różnych konferencjach. Nawet wsłuchiwanie się w te materiały, to już jest nie. Niesamowita wartość edukacyjna i, i paradoksalnie nieraz e, wartościowy ekwiwalent zwykłego, tradycyjnego, formalnego procesu edukacji. Ja, jako przedstawiciel świata nauki, nie boję się powiedzieć, że i wartościować, że wartościowe jest tylko to, co jest w murach akademickich, a nie wartościowe to, co jest poza jej murami uczelni. Nie, tak nie jest. W każdych z w tych, w tych przestrzeni są bardzo dobre produkty i bardzo dobre narzędzia. I formy, i materiały edukacyjne, ale tego jest tak bardzo dużo, że właśnie jedną z ważnych kompetencji jest umiejętność rzeczywiście doboru ich tak, i tego też trzeba się nauczyć. I tutaj ogromną wartością jest wsłuchiwanie się pewnie w tych, którzy gdzieś sobie poprzez doświadczenie wyrobili pewien warsztat i technikę. Doboru treści, doboru y, źródeł materiału, żeby sięgać rzeczywiście po to, co wiarygodne. Musimy mieć dowody naukowe, czyli nie dać się skusić. Na pierwszą publikację, która się pokaże, bo nawet w tytułach naprawdę najbardziej zacnych na świecie zdarzało się, że artykuł był wycofany, ponieważ okazał się jednak być niewiarygodnym. Czyli musimy w tym wszystkim mieć też taką właśnie pewną ostrożność, frasobliwość, żeby, żeby z tej wiedzy umieć korzystać w sposób mądry i taki ustrukturyzowany na pewien cel, który chcemy osiągnąć, czyli na jakąś kompetencję, którą chcemy rzeczywiście rozwinąć mm -hmm. w sobie. Bo ten szybki rozwój technologii niesie ze sobą również deepfake'a na przykład, czyli taki coś, co właściwie, no, możemy zobaczyć kogoś, kto mówi rzeczy i wierzymy tej osobie, ale mówi rzeczy, które, które zaprzeczają temu, co mówi i, i to się staje bardzo wiarygodne. Także to, Ta prawda, to też, też jedno, kolejne nie, wyzwanie. Nie, nie, wymieniając nazwisk, bo byłoby to reklama, my nie chcemy tych osób reklamować, no wiemy, że powstały fenomeny różnych... W cudzysłowie dla słuchaczy, mędrców, którzy kupili umysły wielu ludzi, pociągnęli ich drogą, która może być wręcz dla nich niebezpieczna. My to w medycynie widzimy, obserwujemy i, i właśnie też musimy być tych wszystkich ryzyk i zagrożeń bardzo, bardzo świadomi. Dlatego edukacja w sektorze ochrony zdrowia, edukacja w medycynie. Rozumiana nie wąską, bo bardzo często, gdy nawet ta nagroda była wręczana, to osoby w kuluarach podczas uroczystości zadawały pytania właśnie o ten wymiar edukacji. To, to jest szeroko rozumiane patrzenie na edukację. Nie tylko to formalne przygotowujące do zawodu lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy menadżera ochrony zdrowia, ale edukacja rozumiana jako upowszechnianie wiarygodnej, rzetelnej wiedzy na temat tego, jak się powinniśmy wszyscy zachowywać, czyli takiej wiedzy przekazywanej w tej codziennej komunikacji, nawet nie wiem, do pacjentów, do koleżanek, kolegów, podkreślanie roli wiedzy, wiedzy w, w procesie, który nas wszystkich dotyczy, a tym procesem jest dbanie o zdrowie. I teraz niektórzy w ten proces wykonują profesjonalnie, bo są pielęgniarkami, lekarzami czy diagnostami, farmaceutami, a inni wykonują go nieprofesjonalnie, ale też w, tym procesie, w ten proces są zaangażowani. Dlatego tu, mówiąc zawsze o edukacji medycznej czy o edukacji zdrowotnej, staram się podkreślać rolę. Wszystkich, którzy w ten proces muszą być zaangażowani i chcieć w tym procesie być aktywnymi. No bo zawsze się śmieję, gdy spotykam się z, ze studentami w różnych poziomów, że do tańca trzeba dwojga, jak mówi klasyk, że sukces osiągamy wtedy, kiedy uczący ma rzeczywiście wartościowe treści do przekonania, ten, który uczy, ma wartościowe, a ten, który się uczy, chce rzeczywiście te treści przyjąć i je przepracować w sobie, mhm. prawda? Bo my musimy, przyjmując jakiś komunikat, musimy go sobie tam przeanalizować, ustrukturyzować i do odpowiedniej szufladki w naszym umyśle go gdzieś tam przyporządkować. I dlatego do tego trzeba aktywnej postawy we wszystkich. I tych, którzy uczą, i tych, którzy się uczą. I też staramy się, staram się na to zawsze zwracać uwagę. Jak może Pani zareklamować swoje programy? Jak można się dostać do, na, takie, na taką uczelnię? Wystarczy wejść na stronę internetową ckp.lazarski.pl. Na tej stronie jest bardzo szeroko i bardzo szczegółowo opisana oferta, dedykowana szeroko rozumianemu sektorowi ochrony zdrowia. Bo oprócz programu MBA w ochronie zdrowia, my mamy w naszej ofercie studia dotyczące zarządzania badaniami klinicznymi, zarządzania w przemyśle farmaceutycznym, który jest też bardzo ważną branżą współuczestniczącą w sektorze ochrony zdrowia, no bo my leczymy się technologiami medycznymi, potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy wyrobów medycznych, potrzebujemy leków, do tego żeby szczepionek, szczepionek żeby ten proces przebiegał, także mamy też i ofertę skierowaną do tej branży. Od tego roku ruszamy z dwoma nowymi programami dedykowanymi tej branży, a mianowicie zarządzanie promocją zdrowia i prewencją chorób. Mamy ambicje wykształcić profesjonalnych menadżerów, którzy by. Naprawdę nieszablonowo podeszli do tego tematu, do tej ważnej funkcji promocji zdrowia i prewencji, profilaktyki, bo wiemy niestety ze statystyk, że nam to słabo wychodzi, że my mamy tutaj ogromnie wiele lekcji do odrobienia, ogromne zaniedbania i wręcz pandemia pokazała, że pomimo tak ogromnego zagrożenia, te nasze postawy są wręcz nieracjonalne. Czyli Zaniedbaliśmy kompetencje zdrowotne Polaków. I żeby zadbać o te kompetencje zdrowotne Polaków, no musimy wytworzyć jakby segment instytucji osób, które będą potrafiły dotrzeć ponownie skutecznie do naszych umysłów i przekonać i nauczyć, jak zadbać skutecznie o, o to nasze zdrowie. Ale mamy też nowy program, który jest odpowiedzią na ten postęp technologiczny, o którym mówiliśmy, to jest program. Hospital-based HTA, który ma z kolei pomóc kadrom zarządzającym szpitalami, aby podejmować mądre decyzje inwestycyjne w zakresie innowacyjnych technologii medycznych. Bo z innowacjami, jak z tym bogactwem wiedzy i informacji, jest tak, że musimy umieć wybierać te, które są najbardziej wartościowe, które są najbardziej adekwatne do potrzeb danej placówki. No, nie każde gospodarstwo domowe musi mieć pralkę z bębnem na 10 kg. tak nie każdy szpital musi mieć najnowszej generacji rezonans, bo wszystko powinno być dostosowane do potrzeb możliwości i realnego zapotrzebowania tej społeczności na której potrzeby zdrowotne odpowiadamy. Zatem takie mądre dokonywanie wyborów, w jakie innowacyjne technologie Technologie zainwestować, żeby one były skuteczne, to po pierwsze. Po drugie, żeby były bezpieczne, a po trzecie, co ważne, żeby były też efektywne ekonomicznie. To na te dylematy odpowiada taki nowy sposób. Podejmowania decyzji, taki metodyczny, analityczny schemat oceny technologii, żeby na podstawie zebranego materiału przeprowadzonych analiz, dyrekcja szpitala miała świadomość, że to jest właśnie ta technologia, w którą warto zainwestować. Zwracamy na to bardzo uwagę, bo gdy mówimy o tym bezcennym kapitale, który chcemy tworzyć i o który chcemy zadbać, jakim jest zdrowie, to musimy wiedzieć, że on po prostu kosztuje. W niego trzeba zainwestować pieniądze, a każdy system ochrony zdrowia ma ograniczone zasoby finansowe. Stany Zjednoczone mają największy budżet na ochronę zdrowia, co nie oznacza, że mądrze wykorzystywany. I tym bardziej my, państwo, na tak zwanym dorobku, który, który na zdrowie wydaje, nadal. No, nieporównywalnie nie mniej niż inne wysoko rozwinięte kraje Unii Europejskiej, to my musimy do gospodarowania tymi zasobami podchodzić w sposób bardzo racjonalny, bardzo gospodarny, taki mądry. I dlatego, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o inwestycjach wielomilionowych, o istotnym wpływie na budżet danego szpitala, to tej rozwagi po prostu potrzeba więcej. I studia, które oferujemy Hospital Based HTA no, są właśnie propozycją podniesienia kompetencji w, tym, w tej materii, w tym, w tym obszarze. Menadżerów, analityków, klinicystów, którzy często inicjują, aby dyrektor szpitala zaakceptował ten pomysł na kupno tego wspaniałego nowego robota czy jakiegoś urządzenia. I tu trzeba mądrości, pewnie wielu i rozsądku, aby rzeczywiście te decyzje zapadały no, adekwatnie do, do potrzeb i do możliwości właśnie. Mm -hmm. Emigracja, wojna w Ukrainie, o której mówiliśmy, niesie ze sobą też nowe wyzwania. Napływa do Polski bardzo wielu również lekarzy z Ukrainy. To prawda. I oni w naszym systemie muszą się odnaleźć. To nie jest dla nich też łatwa sytuacja bo to, czego uczyli się u siebie, może zderzać się z naszą praktyką. Ten wymiar edukacji też w jakiś sposób państwo dostrzegają i zamierzają tutaj coś zrobić w tym kierunku? Absolutnie tak. Nie ukrywam, że w naszej ofercie w tym roku pojawił się też zupełnie nowy kierunek, który świadomie ma nazwę angielskojęzyczną Diversity and Inclusion, dlatego że je odpowiada trochę na potrzeby, które dawno temu zgłosiły już wielkie międzynarodowe korporacje działające na polskim rynku. Czyli zgodnie również z deklaracjami, kartą zrównoważonego rozwoju, musimy zadbać o. To zrównoważenie społeczne w organizacji, czyli uwzględnić różnorodność, która jest naturalna wtedy, kiedy w korporacji pracują osoby, które urodziły się i wychowały w zupełnie innych krajach, w innych kulturach narodowych, często w innych kulturach etnicznych, i, 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 i musimy się jakby mierzyć z tym, że mamy różne postrzeganie. Ale z drugiej strony musimy wdrożyć mechanizmy, które nas będą integrowały, które sprawią, że będziemy wspólnotą, no właśnie działającą bez narastających konfliktów, która potrafi sobie poradzić z tą różnorodnością, przekuć ją w atut, a nie w barierę czy przeszkodę. W ochronie zdrowia przez długi czas. W ogóle się nad tym tematem nie zastanawialiśmy, nie zajmowaliśmy. Można by było powiedzieć, że kultura sektora ochrony zdrowia była homogeniczna. Jasno poukładane były reguły gry, struktura kto jest na szczycie piramidy organizacyjnej, kto jest poniżej i powiedziałabym, ta słabość, jaką była kultura dominacji, bo niestety ochronę zdrowia opisujemy w literaturze zarządzania, ale i psychologii w zarządzania, niestety kulturą dominacji. Ona nie to, że musi w bardzo szybkim tempie, bo pojawiły się nowe generacje, młode pokolenie naszych dzieci, młodzież wychowane w kulturze partnerstwa. Nie podporządkuje się. Nie podporządkuje się, przepraszam, nawet gdybyśmy bardzo chcieli i duży wysiłek wkładali w to, to się nie podporządkuje tej kulturze dominacji. Czyli przed nami, przed sektorem ochrony zdrowia, transformacja kulturowa która zostanie przyspieszona również transformacją wynikającą z faktu, że do polskich organizacji wejdą po prostu pracownicy, którzy pochodzą z innych krajów. Będzie zdecydowanie większy pierwiastek cudzoziemców, mówiących w innym języku, mających inny background, ten takiego wykształcenia zawodowy, praktyki, doświadczeń, zachowań, schematów. No, każdy z nas jest po prostu zapisany, jak w tej drukarce, 3D, prawda? Różnymi zachowaniami, które wynieśliśmy z domu, z naszej edukacji, z naszych uczelni. I teraz my będziemy w tych placówkach medycznych musieli dokonać tej wielkiej rewolucji. Ta rewolucja, często niektórzy przedstawiciele sektora mówią, bo tu będą zmiany strukturalne polskich szpitali, będziemy zmieniali model organizacji polskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Ja osobiście uważam, że tą najbardziej naj intensywną transformację, jaką będziemy w ciągu tych najbliższych lat przechodzić, to jest ta transformacja właśnie kulturowa, w której będziemy musieli, czy nam się to podoba, czy nie, nauczyć się pracy w zróżnicowanym środowisku, wielokulturowym, uwzględniać inne postrzeganie pracy i jej znaczenia w życiu. Pokolenie Y, pokolenie Z. Nie żyje po to, żeby pracować. Ono pracuje po to, żeby realizować swoje pasje i różne inne ambicje i plany, i nie możemy tego krytykować. My nie możemy oceniać, że to jest złe, gorsze i tak dalej. My to musimy uszanować, my to musimy zaakceptować i się w tej różnorodności nauczyć odnajdywać i nauczyć z tej różnorodności czerpać atuty i korzyści, a nie widzieć w tym ciągle barierę, przeszkodę i. Utyskiwać, narzekać i uprawiać krytykanstwo. Wszyscy studenci programu MBA na naszej uczelni wiedzą, że na każdym pierwszym spotkaniu i na każdej inauguracji co roku to powtarzam, jak mantrę, że jesteśmy uczelnią, która ma za zadanie, ambicje uczyć krytycznego myślenia i tępić krytykanstwo. Naprawdę to jest coś, czego. Tak szczerze nie znosimy i staramy się absolutnie walczyć z krytykanstwem rozumianym jako wykazywanie wad i słabości, ale brak chęci do znalezienia i zaangażowania się w wdrożenie rozwiązania, bo krytyczne myślenie ma to do siebie, że. Szukamy rozwiązania i staramy się to rozwiązanie jednak wcielić w życie. I chcemy, żeby nasi absolwenci, studenci, osoby, które wokół nas są partnerzy różnych projektów badawczych, bo mamy takich bardzo wiele, żeby nas łączyło właśnie to takie myślenie, że jest wiele trudności w systemie ochrony zdrowia, ale po to się wszyscy spotykamy, żeby właśnie poprzez wykorzystanie naszych uzupełniających się kompetencji szukać krytycznie analizować sytuację, tą zastaną i tą, która będzie przed nami, bo my musimy myśleć perspektywicznie, widzieć te różne zjawiska, w których przyjdzie nam jutro, pojutrze i za rok żyć. I szukać rozwiązania, i się zaangażować w to rozwiązanie. Także no, to będzie wielkie wyzwanie, bo nie zaplanowaliśmy tego, że w tak krótkim czasie, proszę zwrócić uwagę, Popatrzcie. że jeszcze kilkanaście mhm. miesięcy temu, gdybyśmy rozmawiali o takim. Naprawdę masowym wejściu lekarzy z Ukrainy i Białorusi na wielu konferencjach byłam i uczestniczyłam w debatach. I opór polskiego środowiska był naprawdę tak mocny, że no gdyby nie, nie, nie właśnie konflikt w Ukrainie, to, to nie wiem, czy doszłoby do takiego skokowego, gwałtownego. Przypływu tych kadr ze wschodu, które jakby nie było ratują trochę kondycję w polskim systemie ochrony zdrowia. No, nie tylko w ochronie, ochronie nie zdrowia. Nie tylko ochronie zdrowia, oczywiście, bo doskonale wiemy, że Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw i te deficyty kadry, zasobów pracy są dostrzegalne we wszystkich sektorach, nie tylko w zdrowiu. I, i na pewno te ponad 2 miliony obywateli, którzy no, niewykluczone nie będą tu tylko przez chwilę, tylko co widać już, bo coraz więcej osób w tym kadry medycznej występuje o sformalizowanie swojego prawa do wykonywania tutaj zawodu. Kolejka oczekujących na tą nostryfikację i uzyskanie tego prawa jest od, ogromna i no, widać wyraźnie, że to jest rzeczywiście taka zmiana, którą musimy oswoić. No a naukowcy mówią, że to jest dopiero przed Smak tego, co nas czeka, bo ta migracja dopiero się zaczyna i czeka nas dziesięciokrotnie, nawet większa fala migrantów z Południa, gdzie po prostu klimat na tyle się zmienił, że że oni będą szukać jakiejś możliwości życia. To prawda. Tak samo wirusy, bakterie też nie odpuściły. To nie jest tak, że już zwalczyliśmy tego wirusa, już mamy go z głowy. Może ten jeden tak, ale pojawią się kolejne i bakterie, które są odporne na antybiotyki. Także perspektywy medycyny... Perspektywy medycyny, tak. To jest taka branża, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, uczniami jeszcze szkół średnich, i jestem zapraszana na takie spotkania z młodzieżą, to, to mówię, że branża ochrony zdrowia na pewno będzie branżą bardzo dynamiczną. Tu się będzie bardzo dużo działo. Będzie mnóstwo wezwań, będzie ogrom zapotrzebowania na szukanie nowych rozwiązań. No i pewnie nie przez przypadek tak się dzieje na świecie, że coraz więcej uczelni nie wiem technicznych wkracza szerokim frontem właśnie w ten obszar szukania różnych technologii, które mają usprawniać funkcjonowanie sektorów ochrony zdrowia, usprawniać właśnie samoopiekę chociażby. bo my no, dużo mówimy o organizacji tego systemu, ochrony zdrowia takiego instytucjonalnego, a być może te wszystkie wyzwania, o których mówimy, brak kadr, te wyzwania zdrowotne będą sprawiały, że my musimy podnosić zdolność do samoopieki, a znowu, żeby te kompetencje się podnosiły, to często będziemy korzystali z tych różnych urządzeń, które pomagają nam monitorować na bieżąco nasz stan zdrowia bez, bez konieczności od razu pójścia do przychodni czy bezpośredniej konsultacji. No, telemedycyna taka, się rozwinęła to, jest... bardzo i chyba wygląda na to, że w dużej części zostanie z nami i to chyba bardzo dobrze. No Absolutnie, bo, to? Bo to znowu nie można mm. niczego, nie można zatrzymać postępu, prawda? Kiedyś, gdy pojawił się pociąg, też byli tacy, którzy chcieli walczyć z tym potworem. Tak samo nikt nie zatrzyma telemedycyny, bo wiemy, że ona ma ogromną wartość i wnosi ogromną wartość dodaną. Jak ze wszystkiego, z każdego mm. postępu trzeba mieć z tego po prostu umiejętnie, nauczyć się z tego umiejętnie korzystać. Pani doktor Małgorzata Gałąska Sobotka była moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był odcinek podcastu Nauka dla społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mam pytanie maupa ifps.org.pl